Bracie i siostry, jaki będzie ten rok? Czy kiedykolwiek wrócimy do normalności? Wielu ma nadzieję, ale prawda jest taka, że już nigdy nie będzie normalnie. Mamy agendę, która jest realizowana, i gołym okiem widać, że jednym z punktów jest zainfekowanie wszystkich, od najmniejszego do największego, by dzięki temu móc wdrożyć kolejny etap. I jak wypowiada się wielu ludzi odpowiedzialnych za ten proces, Pandemia jest doskonałym katalizatorem do zmian. To, co w przeszłości było nieosiągalne, dziś staje się możliwe. Zwróćcie uwagę, że w wielu sklepach zostały wprowadzone kasy bezobsługowe. Co oznacza, że w niedalekiej przyszłości gotówka zostanie wycofana. A gdy tak się stanie, będą to czasy całkowitego niewolnictwa, czasy totalitarne. Gdzie prawa człowieka będą podeptane, w imię bezpieczeństwa oraz dla dobra innych, tych, którzy podporządkowali się temu porządkowi. Zresztą to już się dzieje. Prawda jest trudna do zaakceptowania, ta cywilizacja jest już stracona. Nie idziemy w górę ku wolności, ale w dół do ciemności. 90% ludzkości jedzie autostradą, nie zdając sobie sprawy, że na jej końcu jest ogromna przepaść. Bracie i siostry, czy mam was zabawiać bajkami o masonach, pokazując wam ich życie, mówiąc jacy są źli? Co zrobicie z tą wiedzą, pomijając fakt, że jest ona pozbawiona jakiejkolwiek wartości? Nadchodzi koniec tej cywilizacji. Noe ostrzegał swoje pokolenie, ale nie słuchali, byli zbyt zajęci życiem i gdy nadszedł potop, nie było dla nich ratunku. Posłuchajcie, co pisze Piotr w liście. Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. A jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii Bożej? A ponieważ sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony. Gdzie się znajdzie bezbożny i grzesznik? Sprawiedliwy z trudem będzie zbawiony. Czy rozumiecie te słowa? Uświęcajcie swoje życie, aby było prawe w oczach Pana. Zbawienie to wielki zaszczyt i niewielu go dostąpi. Czy Pan Jezus nie powiedział, że niewielu jest tych, którzy kroczą właściwą drogą? Zna Wasze serce, wie, co się w nim znajduje. Nie oszukacie go, nic się przed nim nie ukryje. Mówię wam o tym, ponieważ zostałem pouczony w duchu i widzę płacz wielu chrześcijan, którzy nie będą gotowi w dniu jego przyjścia i będą prosić i błagać, ale to nic nie zmieni, ponieważ miałeś swoją szansę na zbawienie i nie wykorzystałeś jej. Szatan przed każdym człowiekiem otwiera bramę na świat, mówiąc: Baw się, zażywaj przyjemności, kosztuj życia, o nic się nie martw. Ludzie żyją w świecie, zapominając o stwórcy. Nie będziesz uświęcał swojego życia, żadną siłą nie wejdziesz do królestwa. Oboje wierzymy, ty i ja. Twoje życie jest prawe w oczach pana, natomiast ja żyję w świecie, i w dniu, gdy staniemy przed stwórcą, mnie potępi, a ciebie przyjmie. I na nic cała moja wiara, gdy moje życie jest grzeszne. Na sądzie jedni zostaną oddzieleni od drugich. Tak jak oddziela się owce od kozłów, widziałem tą ciemność. Otrzymałem tyle snów od Pana, a to, co zobaczyłem, przygniotło mnie. Jeśli kiedykolwiek przeżywałeś cierpienie w postaci bólu, lęku, depresji, to pomnóż to przez tysiąc, a i tak będzie mało. Nie ma się gdzie schować ani dokąd uciec. Zewsząd słychać płacz i krzyki. Zrozumcie macie szansę zbawić duszę, pójść do miejsca, gdzie panuje pokój, miłość, radość. Póki jesteś tu na Ziemi, wciąż jest nadzieja. Zostaw to życie, idź za Chrystusem, Jego śladami naśladuj go, wydaj owoc godny nawrócenia.